Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać grzybka, którego jeszcze nie pokazywałem. Jest to wodnicha modrzewiowa. Możecie ją sami, jak sama nazwa wskazuje, spotkać właśnie pod modrzewiami. Ona jest takiego żółto-cytrynowego koloru. Pojawia się dość późno, bo nawet można powiedzieć troszkę później niż wodnicha późna. Ale nie jest tak częsta jak wodnicha późna, którą możemy praktycznie wszędzie spotkać. Akurat ja z nią mam u siebie na niżu problem, nie mogę jakoś tak zbytnio za często jej trafić. A tutaj chciałem Wam pokazać, jestem w górskich terenach koło Zakopanego i tutaj pod większością tych modrzewi, które widziałem, były. No dobra, ale przejdźmy do grzybka. Zobaczcie na blaszki. Są dość rzadkie, nie są bardzo gęste i dość masywne, grube te blaszki są. Sorry za jakość nagrania, ale jest już trochę szaruwa, bo jest 16 godzina. Tak to wygląda. Tu popatrzcie na młodszy owocnik. Młody owocnik ma zawinięty brzeg kapelusza. Pokażę. I te blaszki, jak widzicie, właśnie przy tym świetle tego ostrości wtedy nie będzie, ale jak widzicie, są dość grube te blaszki i fajnie zbiegające się na trzon. I kapelusz na brzegu podwinięty, jak widzicie. Dobra, pokażemy wszystkie te owocniki może z jednej strony. Zobaczcie, te kapelusze są różne, różnej wielkości. Macie też takie owocniki, które są bardziej pofalowane, płaskie, większe troszkę nawet, masywniejsze. Blaszki u tych takich młodszych owocników będą koloru białego, ale z czasem będą po prostu żółkły razem z owocnikiem i już u starszych owocników będziecie ten kolor żółty widzieć. Tutaj jak się przyjrzycie, zobaczcie. O, jak tak ustawię, widzicie, że już jest żółty kolor. Teraz blaszki może właśnie poobracamy. Zobaczcie u wszystkich tych owocników, jak to wygląda. Tu sobie zobaczcie na blaszki, jak wyglądają. U starszych już żółkną te blaszki. A z prawej strony macie młody owocnik z takim brzegiem podwiniętym i widać ewidentnie i wyraźnie kolor jaśniejszy, taki można powiedzieć białawy. Trzony dość puste. Zobaczcie, o, widać, że są puste. Młode owocniki widzicie, że są z takim garbkiem i takie dzwonkowate, kuliste, można by powiedzieć. Smak łagodny, zapach przyjemny. Zobaczcie, że jak one są nawet dojrzałe, to też taki lekki garbek zostaje w środku owocnika. No, teraz przejdźmy może, bo już jest trochę ciemno, przejdźmy do miejsca występowania, czyli modrzewie. Pokażę takie miejsce. Zobaczcie, tutaj macie tą wodnichę modrzewiową. Jak wyglądają modrzewie? Jest to drzewo iglaste, które opuszcza igły na okres zimowy. Więc późną jesienią fajnie widać te drzewa. Widać te drzewa, bo z daleka już możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Mają taki właśnie żółtawy, pomarańczowy kolor te igły. I w górskich terenach nie muszą być wcale takie dojrzałe te modrzewie.
ale na niżu, jak już rosną, to pod dojrzałymi, takimi starszymi tymi modrzewiami. Także tak to wygląda. I one mogą rosnąć w takich trawach, na takich mszystych terenach, w samym igliwiu. Do usłyszenia. Cześć, pa. Pozdrawiam.